sytuacji potrzebują uczniowie, potrzebują nauczyciele i potrzebują rodzice. Ponieważ mam kontakt z wieloma moimi uczniami, rodzicami, koleżankami, kolegami, nauczycielami, próbowałam dowiedzieć się, jak oni się w tej sytuacji odnajdują. Wyszło mi, że generalnie wszystkim jest trudno. Uczniom jest trudno, bo na początku było fajnie, nie chodzili do szkoły, natomiast teraz jest trochę nudno, mają problem z organizowaniem sobie nauki, mają problem z organizacją dnia, niektórzy wstają o 12, niektórzy uczą się po południu, jak rodzice wracają z pracy. Generalnie czują się osamotnieni, lejni jest, że nie mogą spotkać się z koleżankami, z kolegami, pewnie wszyscy to wiecie. Pewnie też macie podobne doświadczenia z kontaktów z uczniami. Nauczyciele natomiast, no moje koleżanki, koledzy ze szkoły, z tych szkół, z którymi współpracuję w CEO, są bardzo sfrustrowani. To właściwie powiedziałabym, że to jest główna w tej chwili chyba emocja, jaką oni odczuwają. Oni są sfrustrowani, mówią mi, że muszą ekspresowo nauczyć się zdalnie uczyć, że wielu z nich właściwie są jeszcze rodzicami, mają swoje dzieci, które też chodzą do szkoły. No i to wszystko nie jest łatwe. Natomiast rodzice moich uczniów głównie pracują zdalnie, głównie mają więcej niż jedno dziecko. Czasem mają dwa komputery, ale bywa, że jeden, więc właściwie jest walka o komputer. No i generalnie wszystkim jest trudno. To, co tutaj z tej jakby krótkiej takiej mini diagnozy mi wyszło, to, że właściwie wszyscy czujemy się podobnie i potrzebujemy tak naprawdę kilku rzeczy. Potrzebujemy bezpieczeństwa, kontaktu z drugim człowiekiem, uporządkowania i wsparcia. No i teraz jak to można zrobić? Pewnie na wiele sposobów, ale ja zaczęłam od tego, że rozmawiając z nauczycielami, rozmawiając z rodzicami, z dzieciakami, próbowałam sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest ważniejsze, czy ważniejsza jest edukacja, czy ważniejsza jest relacja. Ja odpowiedziałam sobie na to pytanie w taki sposób, że jednak dla mnie w tej sytuacji ważniejsze relacje. Czyli to mi się zaczęła gdzie prezentacja. Czy Sylwia mogłabyś pomóc mi przeskoczyć prezentację, bo coś mi się zaczęło? Okej, dobra, dziękuję. W każdym razie wyszło mi, że moją odpowiedzią jest relacja. Jak tę relację zbudować? No, ja stawiam na jednak kontakt. Sylwia, poproszę Cię kolejny slajd. No i tak, ja powiem, jak dotychczas pracowałam i powiem, co sprawdza mi się też w pracy zdalnej. Ja pracowałam z moimi dziećmi metodą okej zeszytu. Tutaj na slajdzie w tej prezentacji, która będzie podłączona po tym webinarium, macie kilka linków do stron, które o tej metodzie więcej mówią. Ja pracowałam w taki sposób, że moje dzieci na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i na zajęciach innych specjalistycznych, także rewalidacyjnych, miały ten zeszyt. To jest taki ich zeszyt, w którym oni dokumentują swoje uczenie się. I na kolejnym slajdzie pokażę Wam dwa zdjęcia z takich zeszytów. Chciałabym pokazać Wam więcej zdjęć, ale niestety moje dzieci zostawiają w szkole te zeszyty u mnie w szafce. Jakby ta sytuacja wszystkich nas zaskoczyła, w związku z tym to są zdjęcia, które miałam w telefonie, które na potrzeby tego webinarium przygotowałam. Na tym zdjęciu pierwszym po lewej macie przykład pracy ucznia i mojej krótkiej informacji zwrotnej. Na tym zdjęciu po prawej macie przykład zasad pracy z okej zeszytem. To jest akurat patrzę zeszyt Olka.
Jeśli będziecie też chcieli ode mnie jakieś materiały, to pod koniec mojej prezentacji pojawi się mail do mnie. Możecie do mnie pisać już w jakichś szczegółowych sprawach, jeśli ktoś będzie zainteresowany. Poprosiłabym kolejny slajd. No i tak, ja w okej zeszycie, okej zeszytem pracowałam już dość długo. W tym roku z moją koleżanką anglistką sformalizowałyśmy to trochę, napisałyśmy z tego innowację pedagogiczną. Współpracujemy, patrzymy, jak nam się to sprawdza. I ten okej zeszyt dzieciaki mogą przenieść też do nauczania zdalnego, ponieważ dla mnie praca z okej zeszytem łączy się z pracą sprawnościowym okejem. Co to jest sprawnościowy okej? Tutaj też macie podlinkowany slajd. Możecie sobie jakby ogólnie przeczytać o tej metodzie. Ja powiem, jak ja sobie ją stosuję. Ja doszłam do tego, że zaczęłam się zastanawiać, jakie kłopoty, z jakimi umiejętnościami mają moje dzieciaki. To jest pytanie, ile uczniów ma Pani po takich zajęciach specjalistycznych. Do czasu koronawirusa miałam 69. W tej chwili mam, na razie zgłosiło mi się 28, z którymi prowadzę zajęcia, za chwilę o tym powiem. No i teraz tak, więc wracając do tych zajęć, do tego sprawnościowego okeja. Ułożyłam sobie te umiejętności, z którymi dzieciaki mają problem, szczególnie te dzieciaki z dyslekcją, bo z takimi dziećmi najczęściej pracuję, pewien taki katalog umiejętności i nazwałam je pewnymi sprawnościami. Tutaj macie na slajdzie przykład takich sprawności, które realizuje uczennica z 7 klasy, która ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, która ma dyspraksję i która ma też spektrum autyzmu. I jak to robimy? Robimy to w taki sposób, że ustalamy sobie na co wezmę do sprawności. Umawiamy się z dzieciakami na czas, kiedy ta sprawność zostanie zrealizowana. W szkole przed koronawirusem było tak, że dzieci robiły te zajęcia, realizowały te sprawności głównie na zajęciach. Jeśli chciały, robiły też coś dodatkowego w domu. Bo teraz to się zmieniło. Teraz jakby przygotowuję się w taki sposób, że prowadzę zajęcia z dziećmi na Zoomie. Mam w tej chwili 28 dzieci, one są w 6 grupach. Spotykamy się raz w tygodniu. Przed takim spotkaniem wysyłam im sprawność na maile ich albo rodziców. Teraz mam pomysł na to, żeby umieszczać to w chmurze, ale na to się jeszcze nie zabrałam, bo tak jak mówię, na razie to mnie jeszcze wszystkiego nie ogarniam. Tutaj na slajdzie macie przykład sprawności, która będzie też podłączona do naszej prezentacji. To jest sprawność, którą wymyśliłam, zainspirowana zajęciami mojej koleżanki nauczycielki wczesnoszkolnej, która nazywa się Tropiciel Wiosny. I to jest sprawność, którą uczniowie realizują zdalnie. Tutaj u góry macie instrukcję do tej sprawności i ta instrukcja mniej więcej mówi o tym, że no jest taki czas, jaki jest, że siedzimy w domu, że może zapomnieliśmy, że przyszła wiosna, że fajnie, żebyśmy się pobawili i tą wiosnę jakoś spróbowali sobie zauważyć. Pod spodem macie w pierwszej kolumnie, na co wezmę do tej sprawności. W drugiej kolumnie macie samą ocenę, czyli dzieciaki sobie oceniają, na ile im się udało, oceniają to światłami, zielony super, żółty muszę trochę popracować, czerwony kiepsko. I tak, to są elementy metody harcerskiej. To jest połączone ocenienie kształtującego z metodą sprawności harcerską. No i teraz jestem po dwóch spotkaniach z uczniami na Zoomie. W przyszłym tygodniu jakby kończymy realizację tej sprawności. Dlaczego Tropiciel Wiosny? Dlatego, że pomyślałam sobie, że chciałabym trochę, moja intencja jest taka, żeby trochę dzieci odciągnąć od edukacji, od tej całej sytuacji, żeby one trochę miały też w tym wszystkim jakieś zabawy. Na tym kolejnym slajdzie to też jest sprawność, która będzie podłączona po naszej prezentacji. To jest mistrz do uczynku. To jest mistrz dobrych uczynków i tutaj dzieci mają
zadanie wybrać sobie z listy, która jest w tabelce, dobre uczniowie, które mogą spełnić w stosunku do swojego rodzeństwa, rodziców, nauczycieli, dziadków, babci i wybierają sobie tyle, ile chcą, wypełniają ten dobry uczynek, a potem jakby rozmawiają o tym, rozmawiamy sobie o tym na naszym spotkaniu na Zoomie, jak było, co nam wyszło, jak to nasze dziadkowie, nasze babcie, nasze roczenie. I tą pierwszą sprawność ja robię z uczniami z klasy drugiej do klasy piątej, natomiast tą sprawność robię nawet z uczniami z klasy siódmej, bo to są moje najstarsze dzieci, które mam na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Kolejny slajd to jest moja myśl taka na zaplanowanie pracy z uczniami na doskonalenie umiejętności uczenia się, bo widzę, że dzieci mają z tym problem, mówią mi o tym, piszą o tym do mnie w mailach, w związku z tym wymyśliłam sobie, że kolejną sprawnością będzie baza swojego uczenia się i tutaj akurat macie krok pierwszy tej sprawności na slajdzie, natomiast będzie jeszcze dołączony krok drugi i trzeci, jak dzieci to, uczniowie, uczennice to będą, no to nie powiedziałam jeszcze o tym, przepraszam. Jak to się kończy? Zdobywamy sprawność, świętujemy. Mamy jakąś wygraną nagrodę, którą dzieci sobie wybierają, spędzamy miło czas. Ja przygotowuję dyplomy, które dzieciom wysyłam. Naprawdę nawet siódmoklasiści z takich dyplomów się cieszą. Co jeszcze mogę zrobić jako pedagog zdalnie? No, jak powiedziałam, ja prowadzę zajęcia na Zoomie. Tutaj na czacie też widziałam, że ktoś napisał, że robimy to wszystko w ramach etatu. Ja też robię to w ramach etatu. Ja do tej pory miałam 31 godzin, 22 godziny pracy pedagoga, 9 godzin ponadwymiarowych. W tej chwili mam 22 godziny i mam prowadzić zajęcia zdalnie z dziećmi i mam robić tę całą robotę, którą pedagog powinien robić. Co jeszcze? Ja jakby dalej w tym obszarze przekierowania uwagi dzieciom. Pomyślałam sobie, że teraz dużo fajnych inicjatyw dorosłych, takich wolontaryjnych, które mogą pomóc dzieciom się zaangażować i po prostu wykrzesać z siebie tą dobrą energię, którą mają. Ja znalazłam taką akcję przedszkola, jednego z przedszkoli w Warszawie, Korona dla Medyka, ona jest dostępna na Facebooku, tu jest też link do tego. Ja z dziećmi będę to robić. Ta akcja polega w skrócie na tym, że dzieci kręcą filmy, kurkę, robią koronę, robią coś miłego, co publikują na Facebooku publicznym, co jest jakby podziękowaniem dla lekarzy, ratowników, pielęgniarek za to, co w tej chwili robią. Ja mam zamiar, nie zrobiłam tego jeszcze, bo zamierzam z tym ruszyć po świętach, poczuję, że będziemy jeszcze trochę siedzieć w domu. Chciałabym z uczniami dalej ciągnąć mini projekty i to już będą moi uczniowie nie tylko z zajęć specjalistycznych. Ja jestem zakręcona na punkcie edukacji globalnej. W tym roku realizujemy projekt Godziny Wychowawcze ze Światem, projekt fachu. Też jakby ze strony Centrum Edukacji Obywatelskiej robimy super rzeczy. Tak mi się wydaje. I też zamierzam w tej chwili zapytać uczniów, kto chciałby to robić. Jak to jeszcze zrobię? Nie wiem. Myślę, jeśli będę miała jakieś pomysły, piszcie do mnie, jeśli chcecie. Chętnie się z tym podzielę. Moje doświadczenie to jest też takie, że dziś na przykład miałam spotkanie z uczniami, którzy mówili mi, obudziła nas pani, a miałam spotkanie z nimi o 10:30, bo normalnie stajemy o 12:00. Więc pomyślałam sobie, że chciałabym trochę ten czas im zagospodarować. W związku z tym chciałabym dać im też jakieś zadania, które będą robiły chętne dzieci. Ja czerpię to na przykład ze strony Kreatywna Pedagogika, pewnie wielu z was zna. W tej chwili ta strona trochę zamarła, ale można tam znaleźć fajne informacje. W pierwszym tygodniu naszego pobytu w domu napisałam list do uczniów. On tu jest dostępny na kolejnym slajdzie. To jest taki list, który też dołączę. Ten list jest, zainspirowałam się w tym, pisząc ten list takimi informacjami, które otrzymałam z ekoturu,
Tam jedna pani pedagog właśnie miała taką inicjatywę, że pisała listy do rodziców, do dzieci, zamieszczała je na Facebooku szkoły czy na stronie internetowej szkoły. To są takie listy, które wspierają, uspokajają, trochę jakby tym pomagają. Spieszę, bo widzę, że mój czas już się kończy. Rodzice, no ja też nie chcę ich opuszczać. Mój kłopot polega na tym, nie wiem jak macie wy, ja mam tak, że ja po prostu mam telefony od rodziców nawet o godzinie 20, 19, to jest mój dylemat, odbierać je czy nie. Czasem odbieram, czasem nie, generalnie mam wyznaczone godziny konsultacji i staram się tego trzymać. Więc staram się bieżąco reagować na ich potrzeby, też wysłałam do nich taki list, który też zaczerpnęłam, zainspirowałam się tutaj z bloga CO, to jest list, który napisała Alicja Pacewicz i też tu jest ten list dostępny. Z nauczycielami. Z nauczycielami jest tak, że ja właściwie jestem z nimi w nieustannym kontakcie, piszę do nich, ponieważ piszą do mnie rodzice tych dzieci o specjalnych potrzebach. No i jakby wspólnie się zastanawiamy nad tym, jak organizować to nauczanie, żeby było ono także dla tych dzieci, które mają kłopoty. Ale też myślę o tym, żeby zorganizować dla nauczycieli taką grupę wsparcia. W mojej szkole niewielu nauczycieli pracuje na Zoomie, chyba tylko troje. W związku z tym chciałabym ich nauczyć, jest bardzo proste, moim zdaniem, bo jeśli ja się nauczyłam, to każdy się nauczy. I chciałabym z nimi organizować takie spotkania też na Zoomie, oczywiście dla tych chętnych nauczycieli. Nie wiem, czy to się uda, ale to zamierzam za to zabrać się po świętach. Ja tutaj widzę, że Aleksander napisał, że w jego szkole też jest nauka dla medyków, super. Dobrze, i teraz tak, no jakby moje dylematy jeszcze nie rozstrzygnięte. Zbliża się kwiecień, czas ewaluować pomoc psychologiczno-pedagogiczną, może zrobić kolejne posiedzenie zespołu. Jak to zrobić? Nie wiem. Mój pomysł na razie to jest Zoom. Nie wiem, jak to zrobię. Jak dokumentować? Nie wiem, jak dokumentować, ponieważ ja w tej chwili dokumentuję to w taki sposób, że codziennie wysyłam raporty, co zrobiłam mojej pani dyrektor. Mam też swoje dokumenty, żeby odnotowywać, kto był obecny na spotkaniu, kto nie był. Mam różne foldery, gdzie dzieci przesyłają mi swoje zdjęcia, screeny, nie screeny, tylko w każdym razie zapomniałam, jak się to nazywa, ale w każdym razie wysyłają mi różne rzeczy, które publikują. W każdym razie nie wiem. Ja w tym wszystkim postanowiłam zachować zdrowy rozsądek. Dla mnie jakby priorytetem jest pomoc dzieciom, wspieranie nauczycieli i rodziców, jakby dokumentacja to jest. No to jest jakaś jakby wtórna sprawa, ale jeśli tutaj widzę, że na Librusie godziny dodatkowe dokumentacja, no ja mam dziennik Vulkan, na moim dzienniku, ja jakby nie mogę dokumentować w moim dzienniku tych zajęć, które prowadzę, ponieważ jakby nie prowadzę ich własnych, tylko prowadzę ich w ramach etatu, no i jakby szkoda zadać, ale myślę sobie, że dokumentacja to nie jest jakby kluczowa sprawa w pracy pedagoga, damy radę. No jakby kończąc to, co przygotowałam dla Was, chcę powiedzieć, że jakby myślę sobie, że dajmy sobie prawo do popełniania błędów. Ja sobie przynajmniej daję, uczę się nowych narzędzi, uczę się być w tej sytuacji, szukam inspiracji. Na tym slajdzie jest mail do mnie, jeśli ktoś chciałby do mnie napisać, a może ma jakieś fajne pomysły, z którymi chciałby się podzielić, jak dokumentuje pracę, jak organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, to chętnie, to ja wtedy wymienię się jakimiś swoimi też takimi materiałami, których tutaj nie mam. Bardzo Wam dziękuję. To zapisujcie je na czacie. Ja pod koniec będę miała pewnie jeszcze chwilę, spróbuję na nie odpowiedzieć. Materiały będą podłączone do. Moje materiały będą podłączone pod prezentację. Trzymajmy się, nie dajmy się zwariować. Będzie dobrze. Dzięki.
i mamy sobie nawzajem pomagać. Tak, to bardzo ważne słowa. Mamy się wspierać, dlatego że jest to bardzo ważne zarówno dla uczniów, jest to ważne dla nauczycieli, ale i dla rodziców. Ważne też dla nauczyciela współorganizującego kształcenie, bo to bardzo ważna osoba w klasie, kiedy to pojawia się w takim zespole uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera czy niepełnosprawności sprzężone. I tutaj nie podlega dyskusji, że taka osoba ma wspierać ucznia, również w obecnej sytuacji, tak nowej i trudnej, z pewnością dla nas wszystkich, ale czy tylko ucznia. Warto, żeby nauczyciel współorganizujący był również wsparciem dla wszystkich nauczycieli, którzy z takim uczniem pracują, dlatego że to on najlepiej zna mocne i słabe strony takiego dziecka, to on najlepiej wie, jak z tym dzieckiem pracować, jakie metody się sprawdzają i zapewne przez te kilkanaście dni ma ogromne doświadczenie właśnie w pracy zdalnej czy pracy online. Jest to również osoba, która z pewnością będzie inicjowała spotkania zespołu, bo przecież zespół to grono i nauczycieli, i specjalistów, ale też nauczycieli współorganizujący, którzy pracują nad IPET-em i ten IPET modyfikują. I być może wkrótce trzeba będzie te dokumenty modyfikować, bo przecież IPET to nie taki dokument, który stworzymy raz w roku i odkładamy na półkę i on sobie tam spokojnie leży. On ma być żywy, on ma być modyfikowany i przecież w tej sytuacji, której w tej chwili doświadczamy, z pewnością trzeba będzie formy, metody pracy zmienić. One również muszą być odzwierciedlone w dokumencie. Jakie formy wsparcia? Tutaj tak naprawdę nie ma złotego środka. Musimy dobrać te formy do aktualnej sytuacji, do konkretnego ucznia, dlatego że mogą być to zajęcia online, a więc takie zajęcia, gdzie łączymy się z uczniami. Mogą być to indywidualne rozmowy, ale mogą być to też szkolenia, dlatego że to powiedziałam wcześniej, że ja biorę naszą wiedzę na temat chodzenia. Zorganizowała szkolenie swoich kolegów ze szkoły. Opowiedziała w sposób najlepiej tak edukację organizować. To również osoba, która może być źródłem odpowiada, z jakich narzędzi skorzystać. Może podsyłać materiały dydaktyczne, które z pewnością się sprawdzą i ułatwią pracę tym nauczycielom, którzy z dzieckiem pracują. Jakie zatem wsparcia wybrać i jak poruszać się w tym gąszczu? Z pewnością różnych możliwości, możliwości, z których pewnie korzystamy obecnie. Myślę, że do pracy zdalnej sprawdzą się platformy. I mam tutaj na myśli dwie platformy, Office 365 i platformę Google, akurat te dwie platformy, ponieważ one mają takie narzędzia, które z powodzeniem wykorzystacie Państwo zarówno do kontaktu z uczniami, ale wykorzystacie je również do organizowania spotkań w gronie nauczycieli, czy do organizowania spotkań z rodzicami. Są to platformy, które spełniają wymagania RODO, a więc nie macie tutaj żadnych obaw, że przecież na takich spotkaniach, gdzie mówimy o czasami sprawach trudnych, gdzie pojawiają się dane wrażliwe, macie tutaj stuprocentową pewność, że nikt się wam na takie spotkanie nie włamie i że wszystko, co na tym spotkaniu będziecie omawiali, będzie zostanie w waszym gronie, nie wypłynie poza wasz zespół. Jeżeli korzystacie z Office 365, to z pewnością w pracy z uczniami i nauczycielami sprawdzą się Teamsy, gdzie organizujemy zespoły, gdzie organizujemy spotkania, gdzie udostępniamy uczniom zadania, gdzie mamy też możliwość, żeby sprawdzać te zadania. Ale również doskonałym rozwiązaniem będzie platforma Google Suite i aplikacja Classroom. Na Classroomie organizujecie praktycznie wszystkie lekcje z uczniami, ponieważ na Classroomie możecie dodawać różne materiały, możecie te materiały też udostępniać bezpośrednio każdemu uczniowi do edycji.
jest to bardzo przydatna funkcja, która z mojego doświadczenia, bo ja pracuję zarówno na Teamsach, jak i na Classroomie, sprawdza się doskonale, zwłaszcza z dziećmi w szkole podstawowej. Ale platforma Google również wideokonferencje i tutaj aplikacja Meet, która w tej sytuacji obecnej działa bardzo dobrze, ona się nie wiesza, wszystko działa płynnie, zresztą Teamsy podobnie. Ale to również komunikatory i grupy zamknięte, już tutaj śledziłam czat i widziałam, że pisaliście Państwo, że takie grupy zamknięte organizujecie i również w takich grupach się komunikujecie. Ale to też telefon, który z naszego doświadczenia często bywa jedynym sposobem na komunikację z rodzicami, z uczniami. No i wreszcie dziennik elektroniczny. My wiemy, że te dzienniki elektroniczne ostatnio działają tak, jak działają, no ale cały czas mamy zapewnienia, że toczą się prace i że wkrótce wszystko będzie działało sprawnie. Pamiętajmy, że zdalne nauczanie to również współpraca z rodzicami i to jest bardzo ważny element pracy przede wszystkim każdego nauczyciela wychowawcy, ponieważ to ta osoba z rodzicem ustala możliwości, jakie posiada zarówno nauczyciel, jak i rodzic, jaki kanał komunikacyjny preferuje rodzic i jaki kanał komunikacyjny jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć uczeń, jakie uczeń ma potrzeby i wreszcie z jakiego sprzętu korzysta, bo przecież nie każdy uczeń posiada komputer, wielu z naszych uczniów ma telefony komórkowe, natomiast dostęp do internetu nie zawsze jest nieograniczony, są przecież limity, które mają zarówno dzieci, mają takie limity na internet nauczyciele, ale mają też rodzice, te wszystkie rzeczy warto brać pod uwagę, planując właśnie zdalne nauczanie ze swoimi uczniami. Witam serdecznie. Ja chciałabym powiedzieć kilka słów o metodach, formach pracy i o aktywnościach, o które bardzo często wy nauczyciele, drodzy Państwo, pytacie. I pamiętajcie Państwo, że nauczanie zdalne wymaga od nas przekierowania większości naszych dotychczasowych działań. To nie jest tak, że jeśli do tej pory pracowaliśmy jedną z metod, czy mieliśmy jakąś wiodącą metodę w nauczaniu i nagle będziemy musieli w skali 1:1 przenieść ją na edukację zdalną. Oczywiście, że tak nie będzie, ponieważ no, sama forma komunikacji i kontaktu z naszymi uczniami wymaga jednak od nas niestety zmiany dotychczasowych, często preferowanych metod i form pracy. I nie możemy tak naprawdę upierać się przy tej jedynej, która w warunkach szkolnych, która w warunkach, kiedy byliśmy przy uczniu, kiedy byliśmy dla niego wsparciem, kiedy mieliśmy dodatkowe narzędzia, kiedy mieliśmy dodatkowe pomoce dydaktyczne, sprawdzała się. Teraz okazuje się, że w warunkach, kiedy jeden uczeń ma komputer, inny uczeń ma dostęp do tabletu, jeszcze inny ma tylko dostęp do smartfona, a niektórzy uczniowie w ogóle, mimo że mają sprzęt, nie chcą się z nami komunikować i mówię tutaj chociażby o uczniach z autyzmem czy z zespołem Aspergera, których ta nowa sytuacja przecież przerosła i oni się boją, czują się niepewnie, ich poczucie bezpieczeństwa nagle zostało zachwiane, w związku z czym nie chcą pracować w sposób, który do tej pory był im znany, w sposób, który do tej pory pani z nimi realizowała i który po prostu był im bliski. Najczęściej dostosowując te metody, drodzy Państwo, i nie najczęściej, tylko zawsze, musimy pamiętać o tym, że musimy dostosować tę metodę jednak do ucznia i do tych preferencji jego w warunkach zdalnych oraz do jego możliwości sprzętowych i warunków domowych oraz tego, w jaki sposób przecież ich rodzice będą mogli ich wesprzeć, a nie ucznia do metody. Nie rzucajmy na siłę uczniowi działań, aktywności, które wiemy z założenia, że po pierwsze
rodzic nie jest w stanie ogarnąć tego, co proponujemy, że czas nie pozwala na to, że warunki domowe nie pozwalają, że sprzęt, który mają w domu, na to po prostu nie pozwalają. Dlatego ja bardzo namawiam do tego, żeby najpierw w ogóle, zanim zaczniemy cokolwiek robić z takimi uczniami, jednak nawiązać kontakt z rodzicami i ustalić pewne zasady. To rodzice są tak naprawdę przekaźnikiem tych wszystkich informacji, naszych aktywności i to od nich tak naprawdę zależy, jakie aktywności będziemy w stanie z naszymi uczniami podejmować. W związku z tym, po pierwsze, nawiążmy kontakt i właściwe relacje z rodzicami. Oni też potrzebują nie tylko tego, żeby wykonywać z uczniami stertę zadań i odbierać linki przesłane przez nauczycieli przez dziennik elektroniczny, ale właśnie w tym czasie też potrzebują często i rozmowy z nami, i takich, wiecie, przyziemnych często wskazówek, co oni mogą z tymi uczniami robić, co oni mogą z tymi dziećmi robić, jak się po prostu nimi zająć. Nie ukrywajmy też Państwo, że zadania, ćwiczenia i aktywności, które uczniowie wykonywali pod okiem nauczyciela, są dla naszych rodziców często dalekie, nieznane, obce i właściwie ci rodzice, mimo że wydawałoby nam się, że są to właściwie proste aktywności, nie potrafią sobie z nimi poradzić. W jaki sposób można zatem wesprzeć tych rodziców? Dokładnie tak, jak wspieramy naszych uczniów. Skupmy się na instrukcjach, skupmy się na planach aktywności, skupmy się na takich podstawowych wskazówkach, często nawet graficznych, które naszym rodzicom ułatwią pracę z dzieciakami. Przecież to nie jest tak, że jeśli zaczniemy wysyłać im wskazówki fachowym, napisane fachowym językiem, w skrótach, że ci rodzice właściwie zrozumieją i będą wiedzieli, co z tymi dzieciakami mają robić. Pamiętajcie Państwo też o odpowiednim doborze form i dostosowania tych zasobów i materiałów do konkretnego ucznia. Nie wszyscy uczniowie będą potrafili pracować z nami przed komputerem. Nie wszyscy uczniowie będą potrafili pracować przy biurku, bo może do tej pory pracowali z nauczycielem na dywanie. Nie wszyscy uczniowie będą potrafili sobie zorganizować warsztat pracy, miejsce pracy, w której te zadania będą wykonywać. Zapytajcie tych rodziców, jakie są preferencje ich dzieci, gdzie w domu czują się najbezpieczniej, gdzie w domu lubią rozwiązywać zadania i co ewentualnie sprawiłoby im przyjemność. Bazujmy na tym, co ci uczniowie nasi lubią. Odejdźmy jednak może na chwilę od sztywnych ram podstawy programowej. Ja tutaj nie mówię o tym, żeby jej nie realizować, ale jednak, tak jak mówi Przemek Staroń, skupmy się na podstawie, czyli na tych relacjach, na stworzeniu odpowiednich warunków i poczucia bezpieczeństwa naszym uczniom i z pewnością dalsza praca też nam się ułoży. Nie pędźmy też na oślep, na łeb, na szyję, nie znając po pierwsze narzędzi, nie znając warunków, jakie mają uczniowie, otumanieni sygnałem i informacją, że nauczanie zdalne musi być realizowane. Zacznijmy wszystko od początku, bo jak zaczniemy od budowania podstaw i tych fundamentów naszej edukacji, to zobaczycie, że krok po kroku, dzień po dniu będzie nam się łatwiej pracowało. Uwzględnijcie, drodzy Państwo, możliwości współpracy rodziców. My często myślimy sobie, że jak wyślemy naszym rodzicom wskazówki, zadania, ćwiczenia, karty pracy, przeróżne, naprawdę fantastycznie skonstruowane aktywności na przepięknych, interaktywnych plakatach, że wyślemy im przewspaniałe filmy i nagrania wideo i że ci rodzice to wszystko z naszymi uczniami zrobią. Ja dzisiaj usłyszałam takie słowo od jednej z pań, która powiedziała, że musi wstrząsnąć rodzicami, bo nie chcą pracować z uczniem. Nie mamy do tego prawa. Jakim prawem nauczyciel ma zmusić rodzica do tego, żeby wykonywał jego zadania? My tylko i wyłącznie, drodzy Państwo, możemy o to poprosić naszych rodziców. I poprzez najpierw nawiązanie właściwych relacji i wsparcie tych rodziców, które jest istotnym elementem w pracy pedagoga specjalnego, możemy dopiero nawiązać z nimi nić współpracy i poprosić ich o to, żeby te zadania z uczniami wykonywali. I nie wszystkie zadania. Nie ma się co oszukiwać, bo ci rodzice nie wykonają za nas wszystkich zadań. Po pierwsze, nie mają takich kompetencji. Po drugie, nie mają, drodzy Państwo, tyle czasu, ponieważ mogą mieć w domu inne dzieci, które też wymagają wsparcia. I tak naprawdę najzwyczajniej w świecie potrzebują tego, żeby jednak od A do Z ich w tej nauce zdalnej poprowadzić. Pamiętajcie też Państwo, że te linki, które wysyłamy dziennikiem elektronicznym, fantastycznie, bo one dają nam poczucie, że spełniliśmy swoje zadanie, że będą nam
zapłacą nam pensję, bo przecież wywiązaliśmy się z naszego zadania, tylko tak naprawdę zastanówmy się na samym początku, jaki my mamy cel w tej edukacji zdalnej. Bo jeśli ja bym miała tylko wysyłać linki do rodziców i prośby zadania, które mają do wykonania ze swoim dzieckiem, to tak naprawdę nie chciałoby mi się tego robić. Nie miałabym po pierwsze ja satysfakcji z mojej pracy, a co dopiero satysfakcji, gdzie mówić o satysfakcji rodzica, czy o satysfakcji dziecka. Pamiętajcie, że jeśli dziecko będzie chciało wykonywać zadania i te zadania będą po pierwsze na miarę jego możliwości, po drugie będą one dozowane i nie będzie ich aż tyle, żeby później po prostu nie mieli wolnego czasu, tylko cały czas siedzieli przy komputerze czy wykonując jakieś zadania, i po trzecie będą kreatywne i aktywne, czyli takie, w którym dziecko będzie pracowało, manipulowało, będzie coś tworzyło, konstruowało i będzie widziało konkretny produkt swojej pracy, to z pewnością będzie nam się z nimi lepiej pracowało i te efekty będą szybsze i bardziej efektywne. Bardzo często nauczyciele, pedagodzy specjalni pytają o to, dobrze, ale jak oni mają dotrzeć do ucznia, przecież jeden uczeń mówi, drugi nie mówi, jeden się komunikuje, inny uczeń się nie komunikuje, jak to teraz sobie to wszystko ustawić? Oczywiście, że tak jest. Pedagog specjalny właściwie w ogóle nie powinien o takie rzeczy pytać, ponieważ on wie, jest do tego przygotowany, że słowem klucz w naszej pracy jest indywidualizacja. Nie ma tak naprawdę złotego środka i złotych podpowiedzi i jedynych słusznych, pewnych i efektywnych na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego ten zawód jest tak trudny, dlatego ten zawód pedagoga specjalnego jest tak odpowiedzialny i wyczerpujący często, że my, drodzy Państwo, ponosimy ciężar właściwie dostosowań i indywidualizacji z każdym z naszych uczniów. Czym jest ta indywidualizacja zatem? To jest przede wszystkim nasze odpowiednie i spersonalizowane podejście do każdego ucznia. Do każdego ucznia indywidualnie. I dostrzeganie i rozumienie tego zróżnicowanego poziomu rozwoju dzieci i zarówno funkcjonujących w grupie, ale teraz właśnie w tym czasie, kiedy siedzą samotnie w domu. I pamiętajcie Państwo, że to, co się sprawdzało do tej pory, w ogóle nie musi sprawdzić się w warunkach domowych. Zatem indywidualizacja jest podstawą tego, żeby po pierwsze nawiązać współpracę, żeby zmobilizować, zmotywować naszych uczniów do pracy. Indywidualizacja to też jest tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka, ale to jest też tworzenie warunków do pracy w domu. I swoim tempem, i uwzględniając indywidualne czynniki wpływające na rozwój tego dziecka, ale też na to, czy umie korzystać z konkretnych narzędzi, czy jest w miarę samodzielne, czy w ogóle ma te zasoby, przedmioty, narzędzia, z których do tej pory w szkole przecież korzystał. Pamiętajcie też, że indywidualizacja to jest również nasze podejście, empatia i kształtowanie relacji z konkretnym uczniem. Jeden uczeń, chociażby uczeń z autyzmem czy zespołem Aspergera, będzie chciał od nas takiego wsparcia, takiej rozmowy, tego, żeby z nim być, żeby się z nim łączyć, żeby z nim rozmawiać, żeby wysyłać mu od czasu do czasu jakiegoś SMS-a, że jesteśmy, że pamiętamy, pytać go o to, jak się czuje, a u innego wprost przeciwnie. Takie zainteresowanie jego osobą spowoduje frustrację i powie wprost, po prostu nie chcę, żeby pani się do mnie odzywała, nie chcę z panią rozmawiać i nie chcę, żeby pani do mnie dzwoniła i w ogóle tych zadań, które pani wyśle, nie będę rozwiązywał. I bardzo często z takimi uczniami przecież mamy do czynienia. Mamy też taką sytuację w szkole, gdzie dziewczynka bardzo aktywna, bardzo dobrze funkcjonująca w warunkach szkolnych, kompletnie nie chce, drodzy Państwo, się z nami łączyć online, nie chce brać udziału w lekcjach online, nie chce wykonywać zadań. Kompletnie przekierowanie w ogóle jej zachowania, które by miały miejsce w warunkach szkolnych, na te, które ma teraz w domu. I też musimy o tym pamiętać. Pamiętajcie Państwo, że musimy wziąć pod uwagę stopień niepełnosprawności naszych uczniów. Jak ja czasami widzę, jak nauczyciele pytają, co mają zrobić z tym uczniem, albo z tamtym uczniem, albo że to ćwiczenie, które udostępniłyśmy na blogu, nie pasuje. No nie pasuje. Nie będą wszystkie ćwiczenia pasowały do wszystkich uczniów. Po pierwsze, dlatego, że oni
mają różne poziomy i stopnie niepełnosprawności intelektualnej. Inne potrzeby, inne warunki domowe, inne warunki sprzętowe, inne możliwości, ale również są w stanie poświęcić inny czas, czy też ilość czasu na konkretne zadanie. Przecież my wiemy, że jeden uczeń skupi się na zadaniu 5 minut, jeszcze inny skupi się na zadaniu 10 minut, a jeszcze inny będzie potrzebował tych aktywności o wiele więcej i będzie nas ciągle atakował i bombardował o kolejne zadania. Też tak może przecież być. Pamiętajmy też Państwo o zróżnicowanym doborze aktywności. Co to znaczy? U jednego ucznia sprawdzą się prace plastyczne, bo uwielbia, prawda, malować farbami, kredkami. U innego ucznia sprawdzą się mandala, bo uwielbia skupiać się i wyciszać się w ten sposób. U innego ucznia będzie to prasowanie albo przygotowywanie sobie kanapek, a jeszcze u innego ucznia będzie to przepisywanie, odwzorowywanie tekstu, ponieważ bardzo to lubi. Jeszcze inny uczeń będzie chciał pracować w aplikacji tabletowej, bo uzna i bardzo lubi taką formę aktywności i uzna ją za najbardziej potrzebną i adekwatną do swojej pracy. Dlatego praca każdego pedagoga specjalnego, każdego nauczyciela, który ma kontakt z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami, jest tak trudna, jest tak odpowiedzialna i wymaga naprawdę i naszej kreatywności, cierpliwości. Wyobraźcie sobie Państwo, że Jola już tutaj wspominała, że my w szkole pracujemy na platformie Office 365 i pracujemy właściwie, przepraszam, dwutorowo. Część nauczycieli pracuje na dzienniku elektronicznym, część nauczycieli wykorzystuje Teamsy, czyli takie pokoje wirtualne, które nazwaliśmy sobie przedmiotami i tam ci nasi uczniowie przychodzą, logują się, dla nich zostawiamy zadania, oni przesyłają już te zadania zrobione, otrzymują informację zwrotną, ale też z nimi łączymy się online. I nie wszyscy uczniowie w taki sposób są w stanie z nami funkcjonować, więc też nie możemy przykładać jednej miarki do wszystkich. Ale ja jestem bardzo dumna, dlatego że mam uczniów klasy przysposabiającej do pracy, są to starsi uczniowie, ale uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo klasa ze sprzężeniami. Mam tylko 3 uczniów w klasie, ale i tak wymagało to ode mnie naprawdę ogromnej cierpliwości, zaangażowania i tydzień właściwie pracy z rodzicami i z nimi, żeby mogli zalogować się do tych pokoi. I dzisiaj mogę powiedzieć już z pełną satysfakcją i z pełnym przekonaniem, że naprawdę osiągnęliśmy wspólnie sukces. Ja, rodzice, inni nauczyciele, którzy też z moimi uczniami w ten sposób pracują, a przede wszystkim moi uczniowie. I mogę być z nich dumna, bo łączą się, przychodzą na określoną godzinę, wysyłają zadania, słuchajcie, są, zresztą dowód tego jest na naszym fanpage'u szkoły, wrzucamy tam wszystkie relacje z tych spotkań i da się, naprawdę się da, jeśli naprawdę damy na początku z siebie trochę więcej niż do tej pory i jeśli poprosimy o współpracę właśnie rodziców w tym zakresie. My na naszym blogu, na blogu specjalni.pl, który jest naszą skarbnicą inspiracji, wiedzy i to jest właściwie nasz dorobek zawodowy, ponieważ na blogu z Jolą wrzucamy przeróżne nasze pomysły, inspiracje i aktywności, które są dowodem naszej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I tam kilka dni temu wrzuciłyśmy taki artykuł dotyczący pracy z naszego punktu widzenia zdalnej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jeśli ktoś potrzebuje wsparcia i potrzebuje takiej dobrej rady, to myślę, że jak najbardziej może sobie wrócić do tego artykułu i też o tym poczytać. Nie myślcie sobie Państwo, że tutaj dzisiaj jesteśmy z Jolą z pozycji ekspertek, absolutnie nie, bo tyle, ile mamy sukcesów, mamy również gdzieś tam po drodze jakieś porażki, które traktujemy jako naukę i jako często wskazówkę do dalszej pracy i wskazówkę do tego, co robić lepiej, jak robić lepiej, żeby naszym uczniom było lżej i żeby ta edukacja przebiegała w bardziej harmonijny i efektywny sposób. Jeśli ktoś jeszcze do tej pory nie był na naszym blogu, to serdecznie Państwa zapraszamy, bo trudno jest mówić o tym, co się robi dobrze, ale wydaje mi się, że blog to jest ogromna pomoc dla wszystkich nauczycieli, którzy pracują z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale nie tylko. I drodzy Państwo, jeśli dzisiaj nie wiecie, z jakich platform korzystać, z jakich aplikacji korzystać, jak tworzyć dla tych naszych uczniów
karty pracy, albo jak skąd brać pomysły w ogóle na to, jak zorganizować sobie zdalne nauczanie z uczniami, to drodzy Państwo, zapraszamy na tego bloga. Po pierwsze, w zakładce autyzm, bo widzę, że często Państwo pytacie, co z tym autyzmem i jak pracować z dziećmi z autyzmem, to zapraszam do tego, żebyście jednak na tego bloga weszli, bo mamy tam zakładkę autyzm, mamy zakładkę zajęcia rewalidacyjne, mamy zakładkę logopedia, mamy zakładkę polski, matematyka, historia i wiele innych. I myślę sobie, że na pewno znajdziecie na tym blogu przeróżne inspiracje. Opisałyśmy tam z naszego doświadczenia i z praktyki szkolnej, z jakich aplikacji warto korzystać. I są tam aplikacje, wiecie, z odgłosami zwierząt, ćwiczące dopasowywanie, kategoryzowanie, kategoryzacje, takie, gdzie dzieci uczą się samodzielnej pracy, gdzie są plany aktywności, gdzie dzieci uczą się pisania liter, czytania, odwzorowywania, gdzie uczą się komunikacji, komunikacji i jest tego naprawdę dużo. Na naszym blogu opisujemy również platformy edukacyjne. Zawsze staramy się opisywać platformy bezpłatne, takie, z których możecie Państwo czerpać garściami i na których znajdują się już i gotowe karty pracy, i gotowe interaktywne ćwiczenia, ale również takie, gdzie możecie Państwo sami tworzyć te dostosowane, spersonalizowane ćwiczenia. Jesteśmy fankami generatorów, online'owych generatorów. To są takie strony, które udostępniają gotowe szablony, w które wystarczy tylko wpisać konkretne dane dostosowane do umiejętności, do możliwości dziecka i możecie Państwo sobie w takich generatorach tworzyć karty pracy. Możecie sobie tworzyć etykiety, możecie tworzyć sobie krzyżówki, wykreślanki, gry bingo, sudoku, możecie tworzyć piktogramy, możecie tworzyć węże matematyczne, działania matematyczne, w zasadzie wszystko, co byście chcieli. I w zakładce generatory znajdziecie przeróżne inspiracje, w jaki sposób te karty pracy tworzyć. Na naszym blogu znajdziecie również gotowe, udostępnione przez nas skonstruowane karty pracy, takie, które możecie wykorzystać bez żadnego problemu. Karty spinnerowe, gdzie jak dzieci mają spinnera w domu, mogą sobie z nich korzystać, gry planszowe, ale również pomysły na to, jak pracować projektowo z uczniami. Znajdziecie również przeróżne programy, w których bierzemy udział, akcje i między innymi chciałabym zarekomendować akcję, która nazywa się Kartka dla medyka. Słuchajcie, w ogóle nie wiedziałyśmy, że ta nasza akcja przybierze takie rozmiary. Udostępniłyśmy jeden padlet na prace, które można tam wrzucać i to też jest taka forma, wiecie, kreatywna aktywności. Jeżeli cały czas ci nasi uczniowie słyszą o lekarzach, o ratownikach medycznych, o ich ciężkiej pracy, o tym, że pracują na pierwszym froncie z narażeniem życia, to dlaczego my nie mamy wykorzystać tej sytuacji, która przecież jest praktycznym doświadczaniem tego, z czym oni się spotykają, z czym się stykają. Przecież możemy zaproponować im to, aby stworzyli właśnie taką kartkę dla medyka z podziękowaniami, z życzeniami. Też poczują się sprawcami, poczują się, że mają swój udział w podziękowaniach, że doceniają, że rozumieją. To też jest istotny aspekt dla rodziców, żeby włączać ich też w takie akcje, które będą dla rodziców ważne, istotne i które będą miały jakieś przesłanie. I ktoś by powiedział, no tak, będę robił kartkę dla medyka, a nie zrealizuję podstawy programowej. Drodzy Państwo, robiąc taką kartkę, uczymy dzieci przede wszystkim planowania, uczymy rozmieszczania poszczególnych elementów na płaszczyźnie, na kartce, uczymy doboru odpowiednich kolorów, faktur, dzieci wycinają, dzieci piszą, czytają, tworzą, ćwiczą wyobraźnię, spostrzeganie, orientację przestrzenną, koordynację wzrokowo-ruchową. Jak można powiedzieć, że nie realizujemy podstawy programowej? W jakich czynnościach, w jakich działaniach niż te praktycznego właśnie działania, które są właściwie właśnie tolerancji, szacunku do drugiego człowieka. Tego wszystkiego uczymy naszych uczniów, a to w empatii, prawda, dokładnie tak jak Państwo piszecie, a to wszystko przecież są elementy podstawy programowej. Nie skupiajcie się Państwo tak bardzo na tej podstawie programowej jeden do jednego. My, pedagodzy specjalni, w związku z zapisami w rozporządzeniach, mamy tam taki zapis, który mówi o tym, że to pedagog, że to nauczyciel, słuchajcie,
określa maksymalne możliwości swojego ucznia. I bazujcie na tym i wykorzystujcie tę możliwość, że to wy właśnie ustalacie, w jaki sposób tę podstawę programową, za pomocą jakich metod, form, środków i za pomocą jakich aktywności te wasze dzieciaki podstawę programową będą realizowały. Nie trzeba wyrzucać nic z podstawy programowej, tylko umiejętnie ją dostosować, co również jest wymogiem i koniecznością pedagoga specjalnego. Ja zachęcam Państwa do odwiedzin naszego bloga i przedostatniego postu, który też przygotowałyśmy ostatnio w kontekście praktycznych aktywności naszych uczniów z klasy przysposabiającej do pracy. I tam znajdziecie Państwo takie zadanie polegające na tym, że nasi uczniowie mają coś wyprasować i uczyć się prasować. I ktoś by powiedział, no tak, to co, to ty, Zyta, nie uczyłaś dzieci do tej pory prasować, ależ oczywiście, że uczyłam. Tylko inaczej nasi uczniowie funkcjonują w warunkach klasowych, inaczej funkcjonują w warunkach szkolnych. Wtedy, kiedy mają odpowiedni sprzęt, kiedy jestem ja przy nich, kiedy ich wspieram, kiedy im podpowiadam, kiedy motywuję, a inaczej pracują w domu, prawda? Inaczej, kiedy obok nich nie ma pani Zyty i pani Joli, jest mama, jest tata i oni, chociażby zobaczcie, zmiana warunków takich lokalowych, zmiana nauczyciela, osoby wspierającej, i zaburzenie tego poczucia bezpieczeństwa, które do tej pory mieli, może spowodować, że te umiejętności, które wydaje nam się, że posiadali, nagle one po prostu gdzieś tam znikają. I tak jest często też na egzaminach końcowych w klasie ósmej, co uważam w ogóle, i to jest moje osobiste zdanie, że egzaminy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są irracjonalnym przepisem, dlatego że chociażby po pierwsze zmiana sali, zmiana warunków, zmiana osób, które przy nich są, spowodują to, że nawet bardzo dobrzy uczniowie, którzy do tej pory osiągali, słuchajcie, naprawdę wysokie wyniki, nagle po prostu nie potrafią się w tej nowej sytuacji znaleźć. Czy dla nas pedagogów specjalnych, czy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ważne są procenty, które dzieci uzyskały w egzaminie, czy ważne są rankingi? Przecież dla tych dzieci najważniejsze jest to, żeby potrafiły, żeby czuły się bezpieczne, żeby czuły się doceniane, żeby odpowiednio funkcjonowały w środowisku społecznym, w środowisku szkolnym, żeby czuły się docenione, a nie, słuchajcie, żeby nie będziemy patrzyli na to, ile procent dziecko uzyska w egzaminach końcowych, prawda? Na tym naszym poście macie Państwo instrukcję obrazkową dla dziecka z budowy żelazka. Macie Państwo instrukcję słowną, taką pisemną, w jaki sposób postępować przy prasowaniu. I też dzięki Witi Hoffman, która ma swój fanpage Witia Rysuje, też słuchajcie, mamy taką przepiękną grafikę rysunkową, opisane krok po kroku, jak właśnie prasować, więc też możecie się częstować, korzystać z tego i na takich działaniach bazujcie. Co jest mocną stroną naszych uczniów? Ja już zaraz kończę. Co jest mocną stroną naszych uczniów, bo ja jestem gaduła i jak się rozgadam, to nie potrafię przestać. Mocną stroną naszych uczniów są właśnie te umiejętności, często, słuchajcie, praktyczne. Bazujemy bardzo często na tym, co nas otacza, bazujemy na czynnościach samoobsługowych, praktycznych, na gospodarstwie domowym, na tym, żeby ci uczniowie cały czas coś robili, działali, żeby czuli się sprawcami. Więc dlaczego nagle mamy z tego zrezygnować, skoro mamy odpowiednie warunki do tego, żeby rodzice mogli takie czynności podjąć. Nie martwcie się znowu tak z drugiej strony tym BHP, nie przesadzajmy. Przecież ci uczniowie bez nas też w domu funkcjonują. Przecież oni sami tych ubrań prasować nie będą, prawda? Niech uczą się tych podstawowych umiejętności. To są dorośli ludzie. To są dorośli ludzie i nie możemy zasłaniać się w każdym momencie tym, że mogą się oparzyć. No pewnie, że się mogą oparzyć. W szkole też się mogą oparzyć, kiedy uczymy ich prasowania. W szkole też mogą przeciąć się nożem, kiedy z nimi gotujemy i kiedy z nimi przygotowujemy kanapki. Jeśli odpowiednio ich przygotujemy i będziemy uczulać na zasady bezpieczeństwa, na te wszystkie zasady BHP i będziemy wspierali ich swoimi podpowiedziami i wsparciem, na pewno będzie wszystko ok. Żeby też nie przedłużać, chciałyśmy z Jolą teraz
pokazać Państwu, jeszcze zanim pokażemy te platformy, z których najczęściej korzystamy i z których Wy możecie korzystać, to powiem jeszcze tylko słów kilka na temat dzieci, które, moi drodzy, nie komunikują się werbalnie. Tu mamy z nimi największy problem, dlatego że jak dotrzeć do nich, no wiecie, w taki sposób dosadny, w którym zrozumieliby to, co mamy im do przekazania. Do tej pory funkcjonowały za pomocą piktogramów. Nie rezygnujmy z tego. Twórzmy te instrukcje obrazkowe, twórzmy polecenia obrazkowe, korzystajmy z piktogramów tak jak do tej pory. Przecież je można pięknie zawiesić, słuchajcie, na tym interaktywnym plakacie. Przecież można je wkleić do Worda i taki rodzic wyświetli je sobie albo wydrukuje. Przecież możemy je stworzyć i włożyć na Padlet i w ten sposób nasi uczniowie będą mieli od nas te polecenia. Ja zrobię reklamę bloga Rozumiemy się bez słów. Jest to blog, który prowadzi moja koleżanka, a prywatnie też siostrzenica, która zajmuje i pracuje z uczniami, zajmuje się uczniami właśnie z autyzmem, którzy nie komunikują się werbalnie. To młoda dziewczyna, która dopiero raczkuje w takiej komunikacji alternatywnej, ale bardzo fajnie, słuchajcie, podjęła aktywności i założyła swojego bloga, założyła swój fanpage na Facebooku. Fanpage nazywa się Rozumiemy się bez słów. Zachęcam do tego, żebyście, drodzy Państwo, obejrzeli, w jaki sposób ona pracuje właśnie z dziećmi z autyzmem i w jaki sposób przygotowuje te piktogramy. Paulina Rutkowska, tak się nazywa ta dziewczyna, ostatnio zamieściła fantastyczny post dotyczący medyków. To była jej odpowiedź na akcję Kartka dla Medyka. Napisała, zrobiła specjalne ćwiczenia, słuchajcie, o służbie zdrowia. Napisała im polecenie, co mają zrobić, w jaki sposób tę kartkę mają wykonać i są już efekty, bo te kartki od tych ich uczniów już do nas przyszły. Więc też rekomendujemy blog Rozumiemy się bez słów, fanpage Rozumiemy się bez słów i polecamy, bo na pewno będzie to dla Was cenny materiał. Jola, czy ty już jesteś dostępna? Bo chciałybyśmy teraz z Jolą opowiedzieć Państwu o takich narzędziach, które w naszej ocenie są naprawdę po pierwsze i sprawdzone, a po drugie będą dla Państwa pomocne w pracy zdalnej z uczniami z niepełnosprawnościami. I też nie martwcie się Państwo do końca, że nie macie też zawsze informacji zwrotnej od tych rodziców, że tak nie do końca macie zawsze informacje od tych dzieci. Starajmy się jak możemy, jak potrafimy, nie zarzucajmy linkami, nie zarzucajmy, słuchajcie, ćwiczeniami, nie zarzucajmy kartami pracy, bo czasami naprawdę ten rodzic, który ma też dwójkę, trójkę dzieci w domu, nie jest w stanie tych kart pracy z tymi dzieciakami po prostu najzwyczajniej w świecie stworzyć i wykonać. Zobaczę, Joli nie widzę, nie wiem, czy Jola jesteś, czy ciebie słychać. Nie widzę Joli, to ja, zanim Jola się połączy, to omówię pierwszy slajd. Drodzy Państwo, platformy, które my polecamy, rekomendujemy zawsze i wszędzie. No to już teraz się nie dobiję. Czy Jolę słychać, bo ja jej nie słyszę. Słychać. To mamy jakieś tak, tutaj... Tak, słychać Jolę. To się wyłączę. Teraz oddaję Dobrze. Głos Joli w takim razie. Dziękuję. Bardzo nam zależało, żeby podczas dzisiejszego webinaru pojawiły się też narzędzia, takie narzędzia, które my wykorzystujemy na co dzień i takie narzędzia, które moglibyście Państwo również wykorzystać w swojej pracy. My w szkole specjalnej pracujemy od lat i wiele razy słyszeliśmy, że pewnych rzeczy w szkole specjalnej się nie da zrobić, że z uczniami z niepełnosprawnością tak naprawdę nie będziemy na przykład w stanie wykonać interaktywnego plakatu. I co się okazało? Że to zupełnie mija się z prawdą, bo jeżeli w odpowiedni sposób poprowadzimy zajęcia, jeżeli w odpowiedni sposób dobierzemy narzędzia dla konkretnej grupy dzieci, to tak naprawdę jesteśmy z nimi w stanie zrobić bardzo dużo. I często byłyśmy świadkami sytuacji, kiedy to do naszej szkoły trafiały dzieci ze szkół ogólnodostępnych, dzieci często wycofane, dzieci z niskim poczuciem własnej wartości. I to w naszej szkole, wtedy kiedy dzieci były aktywizowane, kiedy brały udział w różnych przedstawieniach, kiedy wreszcie po raz pierwszy mogły wyrecytować wiersz, kiedy mogły stworzyć ciekawe zadanie interaktywne na tablecie, kiedy wreszcie pierwszy raz miały w ręku
tablet. Te dzieci nagle, nagle odżywały i świetnie sobie radziły w klasie, znalazły fajnych rówieśników, dogadywały się między, między sobą i okazało się, że również w szkole specjalnej można robić dużo fajnych rzeczy. I te aplikacje, te narzędzia, o których zaraz opowiem, a później opowie o nich Zyta, z pewnością będziecie Państwo mogli wykorzystać nie tylko w szkole specjalnej, bo to są w większości narzędzia kreatywne, czyli takie, które pobudzają kreatywność dziecka, ale też takie, które będziecie mogli wykorzystać na każdym etapie edukacyjnym, bo w większości to, czy zajęcie, czy narzędzie, czy zadanie, które stworzycie w danej aplikacji, wykorzystacie w szkole podstawowej, czy wykorzystacie w technikum, będzie zależało od tego, co tak naprawdę w danym ćwiczeniu zostanie przez Was zawarte. I pierwsza platforma daje nam taką przestrzeń. My w szkołach specjalnych mamy utrudnioną sytuację, dlatego że my nie mamy dostosowanych podręczników, korzystamy z podręczników ogólnodostępnych, które w większości nie nadają się dla naszych uczniów. Stąd tak wiele materiałów, które publikujemy na naszym blogu, bo my na co dzień takie materiały na swoje zajęcia przygotowujemy. I pierwsza platforma WordWall to platforma, którą wykorzystacie Państwo po zalogowaniu. Jest to platforma o tyle fajna, że możecie ustawić w niej język polski. Dla wielu nauczycieli to ma ogromne znaczenie, wiemy to z naszych szkoleń. Dodatkowo możecie ćwiczenia interaktywne tworzyć na bazie szablonów, co jest olbrzymim ułatwieniem. Platforma WordWall, dlatego że wystarczy wpisać treści, które chcecie z uczniami ćwiczyć i takie ćwiczenie wygenerować. Co prawda, platforma ma ograniczenia, dlatego że w bezpłatnej wersji jesteście w stanie przygotować dla swoich uczniów 5 ćwiczeń dostosowanych do konkretnej grupy dzieci. Natomiast możecie korzystać z wszystkich zasobów, które na tej stronie umieścili inni nauczyciele. Dlaczego tę platformę tak bardzo lubimy? Dlatego, że na tej platformie możecie też Państwo wygenerować karty pracy. Takie karty pracy, które ściągacie na swój komputer w formacie PDF i możecie te karty wykorzystywać również na zajęciach. Więc zobaczcie, wprowadzacie raz informacje, macie interaktywne ćwiczenie, które dodatkowo ma kilkanaście motywów, a do tego jeszcze kartę pracy. Druga platforma, którą Wam polecamy, to platforma Jigsaw Planet do tworzenia puzzli. Wydawałoby się, że puzzle to bardzo dobra aktywność dla młodszych dzieci, dla dzieci w przedszkolu, ale ja korzystam z tej aplikacji również pracując z dziećmi w klasach 4-8, a uczę dzieci z niepełnosprawnością lekką języka polskiego i historii. W jaki sposób wykorzystuję puzzle? Otóż puzzle mogą być wstępem do lekcji, mogą być inspiracją, puzzle mogą być podsumowaniem zajęć, puzzle też mogą być sprawdzeniem zajęć. W jaki sposób? Na przykład na lekcjach języka polskiego możecie tworzyć puzzle z wizerunków polskich pisarzy i poetów, z bohaterów literackich, z bohaterów lektur. Możecie tworzyć puzzle na historii z obrazów na przykład Jana Matejki. Dzieci te obrazy mogą opisywać. Puzzle mogą być również nawiązaniem do wydarzeń historycznych. A więc zobaczcie, bardzo prosty sposób, bardzo proste narzędzie, bo te dwa narzędzia nie są skomplikowane. Wystarczy się zalogować, do czego Was zachęcamy, dlatego że po zalogowaniu wszystkie materiały zostają na Waszym koncie. Stworzenie ćwiczenia nie wymaga umiejętności informatycznych i wygenerujecie bardzo fajne ćwiczenie, które dzieci zaktywizują. To nie będzie tylko link wrzucony przez dziennik elektroniczny, w którym dziecko będzie musiało przeczytać wybrane informacje. Tutaj będzie konkretne działanie, aktywizacja, no i przede wszystkim kreatywność. Kolejny slajd to dwa generatory, które chciałybyśmy polecić. Pierwszy generator to jest generator do tworzenia awatarów i on z pewnością będzie wykorzystywany przez nauczycieli, którzy pracują z dziećmi z autyzmem czy z dziećmi z zespołem Aspergera, ale również sprawdzi się w pracy z dziećmi na lekcjach języka polskiego i na zajęciach rewalidacyjnych. Dlaczego? Bo taki awatarek może być
na przykład opisywany przez dzieci. To może być również sprawdzenie czytania ze zrozumieniem, bo możemy na temat danej postaci na przykład napisać krótkie opowiadanie i dziecko będzie musiało taką postać w tym generatorze stworzyć. To również praca z emocjami. Tutaj także wykorzystacie Państwo te generowane awatarki. Nawigacja po tej aplikacji jest bardzo prosta, wybieracie postać, a następnie dziecko dodaje elementy do swojej postaci, gotowy awatarek ściąga na swój komputer w formacie graficznym. Dodatkowo takie awatarki, gdy już wrócimy do szkoły, mogą być też świetnym materiałem, który będziecie Państwo zamieszczali na Waszych gazetkach, bo takie awatarki mogą przedstawiać Waszych uczniów i możecie zrobić prezentację swojej klasy również w taki kreatywny sposób. Halo, halo? Zyta, czy nas słyszysz? Nie ma Zyty. Dobrze. To w takim razie opowiem Wam parę słów na temat drugiego generatora. To generator do tworzenia fiszek. O, już Zyta wskoczyła, więc oddaję Ci głos. Tak. Zawsze ja mam taki problem, że troszeczkę muszę poczekać, aż załaduje mi się kamera i załaduje mi się mikrofon, w związku z czym no, nie słyszę tak na początku i też nie od razu mogę się z Państwem połączyć. Tak jak wspomniała Jola, słuchajcie, mamy jeszcze dla Państwa kolejną inspirację do tego, żeby w taki sposób tworzyć materiały dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale nie tylko, bo dla wszystkich uczniów. Być może widzieliście w niektórych grupach, słuchajcie, są w ogóle genialne nauczycielki, które pracują z aplikacją Geniali od dawna i w ogóle przygotowują fantastyczne, interaktywne plakaty, zaraz powiem, co to takiego. Jest taka też fantastyczna grupa, która właśnie nazywa się Geniali, prowadzi ją między innymi i administruje Agnieszka Halicka i tam w tej grupie są nauczycielki i nauczyciele z całej Polski, którzy przygotowują tak świetne, słuchajcie, interaktywne plakaty, interaktywne prezentacje dla swoich uczniów. Mało tego, że przygotowują, to jeszcze udostępniają je dla innych nauczycieli i warto po prostu z nich korzystać, pamiętając jednak o tym, że trzeba zawsze napisać, skąd ten pomysł, kto jest autorem danego materiału. I też przy okazji chciałabym Państwa na to uczulić, dlatego że jeśli korzystacie rzeczywiście z jakichś zasobów, po to przecież je udostępniamy i mnóstwo nauczycieli w sieci udostępnia materiały. Napiszcie chociażby słowo, kto jest tego autorem, tej osobie, która się napracowała, bo przecież samo się to nie robi. Będzie naprawdę bardzo miło, kiedy zobaczy, że inni nauczyciele nie tylko doceniają jej pracę, ale również wskazują właśnie tego autora. Nie chodzi o to, żeby wychwalać i że ktoś jest próżny, tylko po prostu o docenienie pracy drugiego człowieka. Co to jest Geniali? Geniali to taka fantastyczna strona, do której trzeba założyć sobie konto po to, żeby móc tworzyć takie zasoby. Zasoby w postaci interaktywnych prezentacji, do których możemy dołączać linki, do której możemy dołączać, słuchajcie, pliki wideo, pliki MP3, pliki graficzne, które możemy wykorzystywać na wiele fantastycznych sposobów. Ja jednak uwielbiam robić takie, jak widzicie to na miniaturce, interaktywne plakaty, dlatego że jak stworzę sobie taki plakat, na którym zamieściłam ikonkę wideo, interaktywne ćwiczenia, karty pracy i kreatywne zadanie, to ja do tych ikonek mogę przypisać interaktywne zasoby. Czyli jeśli przygotowuję jakieś zadanie dla moich uczniów, 4 zadania na cały tydzień na przykład, i nie chcę wysyłać im za każdym razem innego linku i innej wiadomości, osobnej wiadomości, to mogę to zrobić w postaci jednego plakatu interaktywnego, na którym zawieszę, mówiąc w cudzysłowie kolokwialnie, czy podłączę 4 różne aktywności, 4 różne ćwiczenia. W tym przypadku były to wiosenne zadania i też taki plakat na naszym blogu się znajduje, możecie sobie Państwo z niego skorzystać i tam podlinkowany jest filmik
plik wideo z kwiatami wiosennymi. Jest też interaktywne ćwiczenie, w którym dzieci muszą dopasować nazwy tych kwiatów do ich obrazków. Jest również karta pracy, w której uczniowie mają za zadanie wykonać konkretne ćwiczenie. I kreatywne zadanie w tym przypadku na podstawie instrukcji wideo mają dzieci, jeśli będą chciały oczywiście, stworzyć sobie czy przygotować hiacynta, czyli taką pracę przestrzenną. W taki sposób i można naprawdę zachęcić też trochę niesztampowy i rodziców i naszych uczniów do tego, żeby w taki sposób właśnie z nami chcieli pracować. Poza tym to jest, słuchajcie, i estetyczna forma przekazania informacji i zadania tych poszczególnych aktywności. Od niedawna Geniali ma też taką fantastyczną funkcję, że nauczyciel może nagrać się głosowo i powiedzieć właśnie polecenie, dać instrukcje dzieciom, co mają wykonać, co w przypadku przecież naszych uczniów, jak Państwo wiecie, jest nie bez znaczenia. Bardzo często uczniowie czytając przecież nasze polecenia kompletnie ich nie rozumieją, co w przypadku dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera jest częstą przypadłością, w związku z czym taki przekaz informacji, polecenie, ale też chociażby nagranie jakiejś krótkiej instrukcji do zadania jest fantastyczną odpowiedzią na potrzeby właśnie tych uczniów. Zachęcam do zobaczenia, w jaki sposób taki plakat można stworzyć u nas na blogu, w zakładce właśnie pod jednym z ostatnich postów, taka krótka instrukcja ze screenami tego, w jaki sposób konkretne narzędzia wykorzystać, się znajduje. My bardzo często powtarzamy, że takie odtwórcze zadania, wiecie, gdzie tylko dziecko ma coś zaznaczyć albo tylko coś tam pokolorować, oczywiście to kolorowanie też jest ważne w kontekście rozwijania motoryki małej, ale ono nie zawsze jest na tyle atrakcyjne dla dziecka i nie kształtuje tyle kompetencji, które byśmy chcieli. W związku z tym często staramy się, żeby te zajęcia rzeczywiście przybierały taką formę jak najbardziej motywującą, ale i też kreatywną i odpowiedzią na te nasze potrzeby są elektroniczne książeczki. My najczęściej korzystamy z tych dwóch platform do tworzenia książeczek elektronicznych, między innymi StoryJumper i drugą, którą macie Państwo na slajdzie, dlatego że w taki sposób możemy wizualizować pewne treści i możemy z tych książeczek skorzystać w dwojaki sposób. Po pierwsze, możemy skorzystać z nich w taki sposób, że dzieci będą nam na przykład do tych książeczek wklejały zdjęcia, które zrobią na przykład oznaką wiosny, czy za chwilę symbolom wielkanocnym, czy to, co robili w domu, jak rodzice będą robili im zdjęcia, czy jakieś etapy, które mają fotografowane przy na przykład tworzeniu jakiejś potrawy. Albo w drugą stronę, my za pomocą takiej książeczki elektronicznej możemy naszym uczniom przygotować instrukcje do pracy. Możemy zwizualizować za pomocą zdjęć, za pomocą grafiki, fotografii właśnie konkretne wskazówki do pracy. Zbliżamy się już prawie do końca i jeszcze tylko dwa narzędzia. Po pierwsze są to aplikacje takie, które służą do tego, aby tworzyć z dzieciakami plakaty. I taką fantastyczną aplikacją, którą bardzo często używamy, ponieważ nasi uczniowie, mówiąc też kolokwialnie, ją ogarniają i od zawsze z nią pracują, mogą sobie ją zainstalować bezpłatnie i na telefonach, na smartfonach, ale również na tabletach, jest PicCollage. PicCollage to zestaw, słuchajcie, fantastycznych szablonów do takich plakatów, infografik, zaproszeń i ogłoszeń i dzięki temu w taki kreatywny sposób nasze dzieci mogą nam zaprezentować co danego dnia robiły w domu. Mogą nam przedstawić na przykład oznaki wiosny, które się gdzieś tam w ich, słuchajcie, domu czy w ich ogrodzie pojawiły. Ja oddaję, Jola, tobie głos. Mhm. Dobrze, ja zanim opowiem o tej drugiej aplikacji, którą widzicie na slajdzie, to jeszcze wrócę do tego slajdu poprzedniego, dlatego że no koniecznie muszę Wam zarekomendować stronę Reader, dlatego że jest to strona, na której możecie tworzyć elektroniczne książeczki w bardzo prosty sposób. Dodatkowo nauczyciel na tej stronie tworzy konto klasowe, tworzy klasową półkę i na tej półce znajdują się wszystkie książeczki Waszych uczniów. Ponadto logowanie do tej strony nie wymaga adresu e-mail, co w przypadku dzieci młodszych ma ogromne znaczenie. Nauczyciel generuje login i hasło, a dziecko loguje się do platformy za pomocą loginu i kodu
klasy, w jaki sposób można wykorzystać takie książeczki. Możecie oczywiście rozwijać umiejętności pisarskie swoich uczniów. Ostatnio pojawiła się nowa funkcja, mianowicie szablon, a więc nauczyciele i języków obcych, i języka polskiego, i innych przedmiotów mogą tutaj tworzyć różnego typu testy. Na przykład możecie dodać ilustrację i poprosić, żeby dziecko dodało opisy do tych ilustracji. Możecie zrobić odwrotnie, możecie wpisać słowa i poprosić dziecko, żeby dodało ilustrację. Strona łączy się z Pixabayem, a więc platformą, która w bezpieczny sposób udostępnia nam grafikę. Mamy 100% pewność, że wszystko, co znajduje się w tej książeczce, nie będzie naruszało praw autorskich. Teraz wrócę do aplikacji. Aplikację, którą uwielbiam i uwielbiają ją moi uczniowie. I korzystam z tej aplikacji zarówno z uczniami w klasach młodszych, jak i starszych. Jest to aplikacja ChatterPixKit, aplikacja, która pozwala nam nagrywać krótkie filmiki. Filmiki, które na przykład, tak jak tutaj widzicie Państwo na tym screenie, filmik nawiązuje do czasownika, ponieważ utwarzaliśmy wiadomości o czasowniku, wykorzystywaliśmy tutaj też elementy metody Montessori i dzieci najpierw w pikolażu, o którym opowiedziała Wam Zyta, przygotowały symbol. Symbole części mowy, a potem dodały do tego tekst. W jaki sposób? Wystarczy na tej ilustracji, którą dziecko wgra w program, zrobić poziomą kreskę, która będzie imitowała nasze usta i w momencie, kiedy dodamy do tego tekst, to te czerwone kółeczko będzie mówiło głosem dziecka. I tutaj kreatywność wasza i kreatywność waszych uczniów jest nieograniczona. I zastosowanie tej aplikacji praktycznie na każdym przedmiocie też może być wykorzystane naprawdę na różne sposoby. Mamy też informację już tutaj, że powoli musimy kończyć, dlatego że będą jeszcze pytania na czacie, więc szybciutko tylko jeszcze zarekomendujemy ostatnie dwie strony. To jest strona Bambuzle, na której możecie Państwo zobaczyć sobie i pobrać i skorzystać z nich fantastyczne quizy, które dodatkowo mają taką ważną, wartościową dla nas funkcję, że każde pytanie wzbogacone jest o treści wizualne, o grafikę, o zdjęcia. Zachęcam do tego, żeby z Bambuzle korzystać, bo naprawdę fantastyczne rzeczy tam możecie znaleźć i sami też tworzyć dla waszych uczniów takie quizy. No i ostatnia aplikacja, z którą bardzo często korzystamy i możecie tworzyć takie koła fortuny waszym uczniom z przeróżnymi aktywnościami. Nie wyobrażam sobie teraz, żeby jakiś uczeń chciał się uczyć tabliczki mnożenia w domu, w taki, wiecie, standardowy sposób, gdzie mama będzie go odpytywała tej tabliczki, ale jeśli takie działania związane z tabliczką mnożenia zapiszecie w takim kole i je po prostu wyślecie uczniowi, będzie sobie mógł losować te pytania czy tam działania, to z pewnością tej tabliczki uczyć się będzie chciał. Jeśli zapiszecie mu tam części mowy, słówka z języka angielskiego, litery, liczby, cyfry, znaki, liczby rzymskie, daty historyczne, wydarzenia historyczne, krainy geograficzne, to jestem przekonana o tym, drodzy Państwo, że z pewnością uczniowie w taki kreatywny sposób będą chcieli korzystać. W jaki sposób edytujemy koło u góry zębatka, klikamy na nią, wymazujemy domyślne wyrazy, wpisujemy swoje i tak naprawdę gotowa sprawa, wystarczy tylko jeszcze wygenerować link. Więcej informacji znajdziecie, drodzy Państwo, na naszym blogu. Teraz czekamy już na pytania ewentualnie, na które miałybyśmy odpowiedzieć. Jesteśmy gotowe do odpowiedzi. Mamy nadzieję, że sobie z nimi poradzimy. Zatem prosimy o wklejenie tych pytań na czat. Jesteśmy już gotowe i zwarte i postaramy się na niektóre z nich Państwu odpowiedzieć. Tutaj też widzę takie pytanie, proszę pokazać narzędzia w szkole masowej. Drodzy Państwo, nie ma narzędzi do szkoły masowej i nie ma narzędzi do szkoły specjalnej. Wszystkie narzędzia są uniwersalne. To w naszych rękach, w rękach nauczycieli leży to, żeby, drodzy Państwo, odpowiednio dostosować je do potrzeb naszych uczniów i do naszej konkretnej lekcji i żeby tak skonstruować zadania, żeby nasi uczniowie byli w stanie je rozwiązać. Ja muszę wyłączyć na razie kamerkę, żeby mogła zobaczyć Jolę i mikrofon, bo ja jej cały czas nie widzę ani.
Ja pracuję w szkole specjalnej, pracuję też w szkole ogólnodostępnej. Wyobraźcie sobie Państwo, że te narzędzia wykorzystuję zarówno w mojej szkole, w szkole specjalnej, ale wykorzystuję je też w pracy z dziećmi w normie intelektualnej, bo przecież wszystko zależy od tego, w jaki sposób je wykorzystamy, do jakich aktywności i jakie informacje w danym ćwiczeniu będą zawarte. Oczywiście w jaki sposób też to ćwiczenie na zajęciach z dziećmi wykorzystamy. Tutaj parę razy przewijało się pytanie dotyczące wychowania fizycznego, w jaki sposób możemy pracować zdalnie. Myślę, że dobrym pomysłem będzie na przykład nagranie krótkiej aktywności fizycznej, ale przecież wychowanie fizyczne to również elementy zdrowego odżywiania, więc tutaj wszelkie quizy, które tej tematyki będą, do tej tematyki będą nawiązywały, również są dobrym pomysłem na to, żeby ten przedmiot zdalnie prowadzić. Pewnie, że nie jest to proste i pewnie, że będzie wymagało od nauczyciela dodatkowej pracy, no ale niestety żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy i tutaj musimy wszyscy się dodatkowo zaangażować. Zresztą ja sama po sobie widzę, że wydawałoby się, pracując zdalnie w domu, spędzamy mniej czasu przed komputerem i mam więcej czasu na to, żeby czytać książki i oglądać filmy. Nic mylnego. Pracuję więcej niż pracowałam wtedy, gdy chodziłam do szkoły. Niestety nie słyszałam Ciebie przez jakiś czas i też nie widziałam pytań na czacie. Czy mnie już słychać? Czy mnie jest słychać? Tak, słychać Cię. Dobra, to ja staram się tutaj odpowiedzieć na niektóre pytania. Ja niestety nie widzę tego czatu ogólnego, ale już tutaj prywatnie, więc się postaram na niektóre pytania odpowiedzieć. Nie wiem, czy już na nie odpowiadałaś, ale już to robię. Ktoś tutaj pyta, jak przekonać rodziców dziecka ze spektrum do spotkań online. Przekonać rodziców, prawda? Drodzy Państwo, tak naprawdę nie ma recepty i środka do tego, żeby przekonać. Jednak istotnym argumentem będzie to, że uczeń będzie jednak tą ciągłość z nauczycielem i to, czego nauczył się do tej pory, jest szansa, że poprzez takie spotkania online no, podtrzymamy te umiejętności i te kompetencje. Wpłynąć też na rodzica może takimi argumentami, że jednak te umiejętności też społeczne, komunikacyjne w przypadku tych uczniów są na tyle istotne, że chociażby taką namiastką poprzez te spotkania online możemy jemu je zapewnić. No, jeśli rodzic nie chce takich kontaktów online'owych, to musi się też liczyć z tym, że niestety nasze wypracowane dotąd efekty po prostu nastąpi w wyuczonych tych umiejętnościach regres. No niestety tak jest, więc też rodzic musi sobie z tego zdawać sprawę, nie owijać bawełny, tylko mówić konkretnie rodzicom, czym to będzie na pewno skutkowało. Nie ma złotej recepty na świecie, prawda? Na to można z rodzicem porozmawiać, wesprzeć też tego rodzica. Być może ten rodzic nie potrafi Państwem połączyć. Może zacząć od tego, żeby nauczyć go korzystania z tych narzędzi online'owych, no i dać kilka takich naprawdę sensownych argumentów, które tego rodzica przekonają. Może zacznijcie naprawdę na początku od spotkań 5-minutowych, metodą małych kroków, krok po kroku, zwiększając też i czas tych online'owych spotkań. Może to też wpłynie na to, że ten rodzic jednak w ten sposób będzie chciał z Wami pracować. Pytaliście też Państwo o to, w jaki sposób pracować z dziećmi w przedszkolu. Myślę, że dobrym pomysłem będzie na przykład nagranie piosenki, którą witaliście się Państwo codziennie rano z dziećmi w sali. Być może dobrym pomysłem będzie nagranie bajki, którą dzieciom opowiecie, poprosicie, żeby dziecko przygotowało do tej bajki ilustrację. W jaki sposób to zrobić? Myślę, że tutaj pomocna będzie na przykład strona Walkaru, gdzie w bardzo prosty sposób jesteście w stanie takie nagranie przygotować i za pomocą maila, za pomocą na przykład Messengera możecie swoim dzieciom takie nagrania udostępniać. Oczywiście rodzicom, bo wiadomo, że przecież dzieci z tych komunikatorów nie korzystają, ale jest to, myślę, dobry sposób na to, żeby do dzieci w przedszkolu dotrzeć.
Ktoś pyta, w jaki sposób modyfikować IPED. Pamiętajcie Państwo, że IPED to jest dokument, który musi być żywy, który musi być realny, który musi być dostosowany do tego, co akurat z dziećmi robimy, planujemy i w jaki sposób działamy. Nawet z mocy rozporządzenia mamy obowiązek co najmniej raz w roku dokonywać analizy czy modyfikacji naszego IPED-u i aktualizacji. Warto się pochylić nad tym IPET-em, to nie musi być dzisiaj i nagle i teraz, ale przecież też mamy konieczność tworzenia zespołów, spotykania się w tych zespołach, do których należą i nauczyciele, i rodzice, i różni specjaliści, wykorzystać platformy online'owe do kontaktu tak ze sobą, do tworzenia takich zespołów i jednak przepracowania i porozmawiania na temat i strategii, i metod, które będziecie stosować, i form kontaktu, i ćwiczeń, które będziecie proponowali waszym uczniom, i to już będzie ta modyfikacja IPET-u, prawda? Modyfikacja przede wszystkim na takim płynnym analizowaniu tego, co się nam udaje, co się sprawdza. Jeśli dokonacie ewaluacji swojej pracy i stwierdzicie, że to, co zapisaliście w IPET-cie, nijak się ma do tego, w jaki sposób teraz będziecie z uczniami pracować, to jak najbardziej macie prawo do tego, żeby te zapisy w IPET-cie pozmieniać. Spotkajcie się online. Są naprawdę, Josz mówiła o Zoomie, mówiła o takiej aplikacji Meet. Możecie te zespoły komunikować. Oczywiście, jak najbardziej komunikatory, tylko z Zoomem byłabym ostrożna, dlatego że ta platforma nie jest w pełni zabezpieczona, a pracujecie z danymi wrażliwymi, więc raczej korzystajmy z takich platform, które są w pełni bezpieczne, Office 365, Google Suite. Pamiętajcie też Państwo, moim zdaniem, tak szybko do pracy nie wrócimy, jeszcze trochę domu posiedzimy i dalej będziemy mierzyć się ze zdalnym nauczaniem i być może wiele czynności takich codziennych, szkolnych trzeba będzie w tej formie zdalnej przeprowadzić. Dlatego zachęcam te szkoły, w których jeszcze nie ma Office'a czy 65 albo Google Suite do tego, żebyście założyli sobie te platformy. Założenie platformy nie jest skomplikowane. Każdy nauczyciel informatyki bez problemu sobie z tym poradzi. To jest kwestia 2-3 dni, bardzo dobre wsparcie zarówno z Microsoftu, jak i z Google'a i macie bezpieczną platformę, na której możecie współpracować między sobą, ale również pracować z waszymi uczniami. Jeszcze tylko może szybciutko pytanie, Sylwio, jeśli okaże się, że musimy już przerwać odpowiadanie na pytanie, to proszę powiedz. Ja tylko odpowiem, bo tutaj ktoś pyta, skąd czerpać pomysły na tematy do rewalidacji. Drodzy Państwo, na rewalidacji nie ma tematów. Na rewalidacji usprawniamy pewne zaburzenia, uzupełniamy deficyty, skupiamy się przede wszystkim na tych aspektach terapeutycznych. Nie musicie robić to tematycznie. Jeśli wiecie, że wasze dziecko ma problemy ze skupianiem uwagi, to zaproponujcie mu takie aktywności, które to skupianie uwagi ćwiczyło. Jeśli wasze dziecko ma trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową, no to ćwiczeń jest przeróżnych mnóstwo takich, które tę koordynację wzrokowo-ruchową będą ćwiczyły. To nie muszą być żadne tematy i też nie skupiajcie się tylko i wyłącznie na kartach pracy, bo to będzie naprawdę zmora naszej edukacji zdalnej, bo uczniowie, kiedy wrócą już w końcu do szkoły, na karty pracy patrzeć nie będą mogli. Ktoś pytał też tutaj na czacie, co z zajęciami wychowania fizycznego i jak je prowadzić. To jest trudny aspekt, dlatego że przecież nie będziemy też robić z siebie bałwanów i po prostu skakać przed monitorem i ćwiczyć z uczniami, aczkolwiek można przecież nagrać jakieś krótkie, proste ćwiczenia, dzieci będą mogły sobie odtworzyć, jeśli mają sprzęt i według naszych wskazówek poćwiczyć. Ale wychowanie fizyczne to nie tylko, słuchajcie, sprawność fizyczna, ale to również edukacja zdrowotna, więc skupmy się na prawidłowym odżywianiu, na tym, żeby dzieci uwrażliwić na to, żeby jadły więcej warzyw, owoców. Zaproponujcie im zrobienie jakiejś sałatki, zaproponujcie im na przykład wykonanie jakiejś pracy plastycznej, jakiegoś rysunku na temat zdrowego odżywiania. Niech też porozmawiają ze swoimi rodzicami, ze swoim rodzeństwem, niech zadzwonią do swoich dziadków, niech zapytają, jakie potrawy były kiedyś i dzięki temu, dlaczego są tacy zdrowi i silni, mają tyle siły, prawda? Mogą to być również tematy związane z bezpieczeństwem, również z pierwszą pomocą przedmedyczną. No właściwie pomysłów na to, co na lekcjach wychowania fizycznego można robić, to jest naprawdę bardzo dużo. Nie zamęczajcie dzieci filmikami z YouTube'a pod tytułem jak schudnąć 10 kilo w 30 dni dla dzieci, które mają niedowagę, bo
też czasami się takie sytuacje mogą zdarzyć. Ewa Chodakowska, zostawmy ją dla nas po kwarantannie, z pewnością się przyda, a dzieciom jednak zaproponujmy jakieś kreatywne aktywności zgodne z podstawą programową. Tutaj też, skąd czerpiemy tematy? Może Jola, widzisz jakiś temat? Jeszcze pytanie? Co z zajęciami specjalistycznymi? Drodzy Państwo, no to już dyrektor ustala, w jaki sposób Państwo realizujecie zajęcia. Tak naprawdę do dyrektora należy to, żeby zarządzić, w jaki sposób zorganizujecie Państwo edukację zdalną, zarówno na zajęciach edukacyjnych, zajęciach dodatkowych, jak i na zajęciach specjalistycznych. Jeśli chodzi na przykład o logopedię, no nie ma z tym żadnego problemu. Przecież możemy nagrać dziecku, chociażby w tej aplikacji, o której przed chwilą Jola mówiła, jakieś wymawianie poprawne, jakiś głosek, ćwiczenia, możemy siebie przecież nagrać na telefonie, jakie ćwiczenia mogą dzieci wykonywać, żeby na przykład wywołać jakąś głoskę. Możemy zrobić plakat z jakimiś zdjęciami z daną głoską i prosić dzieci o wymawianie tej głoski. Przecież internetowe puzzle, logopedia to nie tylko usprawnianie głosek i korygowanie wad wymowy, ale to również ćwiczenia motoryki małej, to również ćwiczenia koncentracji, uwagi, skupiania uwagi. No właściwie no pomysłów na to, jak w tych czasach naprawdę trudnych te zajęcia zorganizować, jest bardzo dużo. Jest taki fanpage, Jezus, logopedia i tweet do logopedii, prowadzi go Monika Witasiak-Sik i tam, przepraszam Monika, nie pamiętam końcówki, i tam też nauczyciele dzielą się inspiracjami, przygotowują fantastyczne plakaty interaktywne, ćwiczenia. W ogóle jest taki padlet specjalny, który założony dla logopedów, gdzie tam jest mnóstwo fantastycznych, słuchajcie, inspiracji do ćwiczeń z tymi dziećmi. Jest też taki fanpage Teczka Logopedy, jest też Logopedki bez hejtu. No właściwie, drodzy Państwo, jak tylko poszperacie, poszukacie w przestrzeni internetowej, to rzeczywiście tych zasobów jest dużo. A gdybyście Państwo szukali kolejnych pomysłów, szukali dodatkowego wsparcia, to zapraszamy na nasz blog specjalny.pl. Materiał uporządkowany w zakładkach. Myślę, że każdy z Was coś dla siebie znajdzie. My już dziękujemy i oddajemy głos Sylwii. Zachęcamy do zaglądania na naszego bloga, na którym się pojawiła w związku z tą sytuacją specjalna zakładka dotycząca edukacji zdalnej. Myślę, że dla wielu z Państwa może być bardzo interesujące nagranie oraz wpis dotyczący nauczania wczesnoszkolnego, gdzie Wiesia Mitulska i Jasia Panasewicz dzieliły się swoimi pomysłami, również platformami, i myślę, że część z tych propozycji jest na pewno do zaadresowania również na potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami. Ja wiem, że nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, ja będę w kontakcie z Zytą, z Jolą i z Izą i postaram się jakby tę resztę pytań zaopiekować, zwłaszcza o tych najstarszych uczniów i uczennice ze specjalnymi potrzebami. Zachęcam też do śledzenia strony na Facebooku, my na bieżąco informujemy o tym, co organizujemy, co robimy, co proponujemy w tym trudnym czasie. Staramy się reagować na pojawiające się potrzeby. Myślę, że to jeszcze nie koniec, w tym sensie, że jeszcze nie wiemy, czego tak naprawdę będzie od nas wymagała rzeczywistość i jakie wyzwania przed nami postawi. Jeśli chodzi o zaświadczenia, o które pytacie, to jutro, czyli 2 kwietnia na blogu CEO zostanie opublikowany wpis, w którym oprócz nagrania, linku, prezentacji, która była dostępna podczas tego webinarium, zawiesimy również materiały, z którymi pracuje Iza, pierwsza nasza prelegentka, która mówiła o tych okejach sprawnościowych, oraz zamieścimy wszystkie te linki, które Państwo w trakcie czatu wrzucaliście, tak? Bo to też jest olbrzymia kopalnia, olbrzymi zasób. Zaświadczenie będzie można pobrać do 5 kwietnia, taki jest po prostu system. Gdybyście mieli jakieś kłopoty, po prostu piszcie. Serdecznie Wam dziękuję, życzę energii, ale też takiego spokoju i zgody na to, że nie wszystko nam się uda, że nie wszystkiemu zaradzimy, że będziemy mieć nowe wyzwania.
spokojnie spróbujmy przez to przejść. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby pamiętać, ja bym to chyba trochę odwróciła kolejność. Oczywiście dzieci są najważniejsze, ale wydaje mi się, że, i mówię to z perspektywy rodzica, że jeżeli nie jesteśmy w stanie zaopiekować siebie i zadbać o swój dobrostan, to bardzo trudno nam będzie zadbać o dobrostan dzieci, z którymi pracujemy. Także trzymam za Was kciuki, jesteśmy dla Was i jeśli macie jakieś pytania, wskazówki, potrzeby, po prostu do nas piszcie na nasz ogólnoceowy adres co.co@co.org.pl albo po prostu na Facebooku. Staramy się na bieżąco reagować. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, dobrej nocy i do usłyszenia.